Panie Marcinie, to już druga taka impreza w Kurozwękach. Czy pierwsza była udana i ta druga będzie równie udana jak ta pierwsza? No pierwsza była dana, to była próba, ta pierwsza. Teraz już wiemy więcej, w jakim, gdzie to powiększyć i takie rzeczy. A no to dużo zależy tu od nas od pogoda. Wiadomo, że teraz trochę pada, ale myślę, że jest nadzieję, że tam to będzie lepiej. A skąd pomysł, żeby zrobić Dziki Zachód w Kurozwękach? To przyszło z bizonami, prawda? Bo tu już mamy wszystkie elementy, to znaczy wszystkie może nie, ale część elementów, żeby prowadzić tu Indianów, bo oni właśnie bizon dla nich to było zwierzęta mityczne. I właściwie mamy te prawdziwe bizony, te buffalo, prawda? I wtedy dla Indianów to pasuje, prawda? Cowboy, Indian, buffalo, to wszystko razem, to idzie razem. Może pałac nie komponuje się do końca do tego, ale no cóż. A czy udało się sprowadzić ze Stanów prawdziwego Indianina? Takiego z krwi i kości? Jeszcze. Nie zdążyliśmy w tym roku, ale następny rok to bym chciał albo z Kanady, albo ze Stanów prowadzić prawdziwe Indianie. Tu chciałem współpracę z ambasadą albo kanadyjskiej, albo Stanów Zjednoczonych. Poruszyli parasola. Dzisiaj zagości muzyka salsowa, kubańska, grana w 150% na żywo, przez świetnych muzyków i tyle. Dziękuję, do widzenia. Pan menadżer coś doda? Co ważne, oczywiście cały koncert prowadził co to jest. Koncert składa się z dwóch części. Jest część taka typowo salsowa, czyli ta muzyka kubańska bardziej współczesna. I część tradycjonalna, Jose bardzo lubi nawiązywać do tradycji, to jest tak zwana muzyka kubańska son, znana przede wszystkim z filmu Buenavista Social Club, z tym w Polsce najczęściej kojarzona. Generalnie dużo dobrej zabawy i wysoka temperatura. Jeśli chodzi o Jose Torresa, mojego tatę, jest szefem zespołu, dyrektorem, jakby tak powiedzieć, artystycznym, tak można powiedzieć? Pytanie było inne. Jaką rolę pełni brat Filipa, czyli ty? Ja gram na instrumentach perkusyjnych i perkusji. Tak zupełnie skromnie mówiąc, jak to mówił nasz profesor Mazur z Big Bandu, serce orkiestry, czyli struktura rytmiczna, która podtrzymuje wszystko dookoła.